Witajcie. Dzisiaj króciutko o psychologii zachowań na drodze, czyli tak naprawdę co w nas siedzi, jakimi jesteśmy kierowcami, jak się postrzegamy. Bardzo krótki wpis, ale myślę, że dobry wstęp do następnych materiałów, które będę dla Was tworzyła. Jakimi jesteśmy kierowcami? Może pamiętacie, kiedyś popełniłam wpis dotyczący typologii kierowców, różnego typu. Jedną z takich typologii jest proponowana przez Markowskiego typologia z podziałem na kierowców z syndromem Mad Maxa, tak? Wiemy, o co chodzi, tych wiecznie zniecierpliwionych, chcących się ścigać, kierowców z syndromem wychowawcy, tych pouczających z syndromem słodkiej idiotki, czy takich, którzy odregulowują lęki, czy też, co jest najbardziej pożądany, kierowca asertywny, kulturalny, chętnie pomagający innym uczestnikom ruchu drogowego. Typologii jest różnych, jest dużo różnych. Za jakiś czas postaram się też Wam przypomnieć i zobaczyć, co nowego zostało zaproponowane, ale rzadko przyznajemy, że sami możemy powodować jakieś utrudnienia na drodze, ale obwiniamy o to innych. Sprawdziłam sobie różnego rodzaju raporty z badań i zobaczcie, że TNS OBOP, który przeprowadzał taką ankietę wśród polskich kierowców, przedstawiał o nim listę cech, które mogą charakteryzować kierowców i oni musieli tak naprawdę określić, w jakim stopniu dana cecha do nich pasuje. Aż 90% badanych uważa się za kierowców, którzy jeżdżą rozważnie, bezpiecznie, ale prawie tyle samo osób uważa się za kierowców także kulturalnych, pewnych, zdecydowanych, którzy tak dobrze przewidują, co zrobią inni użytkownicy drogi. No fantastycznie. Prawie tyle samo badanych twierdzi też, że dobrze zna przepisy ruchu drogowego i że nigdy nie spowodowało poważnego wypadku drogowego. No to praktycznie sytuacja idealna. Ale Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego co jakiś czas zleca przeprowadzanie właśnie badań dotyczących agresji i kultury na drodze. I teraz zobaczcie, 80% kierowców spotyka się przynajmniej raz w tygodniu z agresją. Ze strony oczywiście innych kierujących, no bo sami nie są agresywni. Prawie tyle samo jest w tym przypadków zbyt szybkiej jazdy, zbyt ryzykownej. Ponad połowa z nas ma do czynienia z wymuszeniami pierwszeństwa. Co drugi z nas, kierowców, skarży się, że przynajmniej raz w tygodniu spotyka się ze zbyt szybką, zbyt dynamiczną jazdą innych uczestników, która wymusza na nim jakieś tutaj gwałtowne hamowania czy zmiany pasa ruchu. I co jest z tym wszystkim najlepsze? Zobaczcie, 80% z nas raz w tygodniu spotyka się z agresją. Dużo. Ale tylko co dziesiąty kierowca przyznaje się do tego typu zachowań. Jak to jest w ogóle możliwe? Ano, nie wiem, czy wiecie, że istnieje coś takiego jak poczucie umiejscowienia kontroli. To jest teoria psychologiczna, która mówi o tym, gdzie, czyli czy wewnętrznie, czy zewnętrznie, my jako osoba mamy umiejscowioną kontrolę, czyli to jest takie nasze subiektywne odczuwanie sprawstwa zdarzeń. Czyli jeżeli ktoś ma wewnętrznie umiejscowione poczucie kontroli, no to to są ci kowale własnego losu, którzy mają przekonanie, że kierują swoim życiem. Oni sami są za nie odpowiedzialni. Osoby o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli raczej uważają, że to jakieś inne siły mają wpływ na to, co się w ich życiu dzieje. Jakby można było to sobie zobrazować w ruchu drogowym. Dajmy na to wypadek drogowy. Zwykła kolizja, stłuczka, zbyt późne hamowanie, zagapienie się, cokolwiek, tak? No więc osoba o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli powie sobie tak. No tak, zagapiłam się, trzeba było szybciej zahamować, nie doszłoby do tej sytuacji, muszę na przyszłość bardziej uważać. Osoba o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli powie, no tak, no, zbyt śliska nawierzchnia, tak, kierujący z przodem za późno zahamował, nie miałem w ogóle szans nic zrobić. Coś takiego samego jest, jeżeli chodzi o poczucie sukcesu, porażki. Przypomnijcie sobie egzamin na prawo jazdy, jeżeli ktoś z Was miał zdany, niezdany, nie ma to znaczenia. Pomyślcie sobie o tym, jak wielu z Was myślało, nie zdałem egzamin, ojej, bo miałem złego egzaminatora, czy instruktor mnie dobrze nie przygotował.
była dziwna sytuacja na drodze, no po prostu no nie było szans, no po prostu no nie zdałem. Ale jak zdałem egzamin na prawo jazdy, to jest mój sukces, to jest to, że ja jestem takim dobrym kandydatem na kierowcę, to jest jakby całkowicie moja zasługa. Bardzo często tak jest, to jest bardzo zdrowe dla samooceny, choć nie zawsze do końca dobrze przydaje się w życiu. Trzy słowa o procesach psychicznych wykorzystywanych podczas prowadzenia pojazdu, chciałabym Wam powiedzieć. Jakie to są te procesy? To są dokładnie te procesy, o których niedawno była mowa w poprzednich filmikach, czyli percepcja, uwaga, czas reakcji, funkcje intelektualne. No percepcja to tak naprawdę najważniejsza jest wzrokowa i słuchowa przy prowadzeniu pojazdów, tak? Wiadomo, że musimy, jest ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, żeby szybko, dokładnie spostrzegać, wyodrębniać jakieś zdarzenia. Więc to nie tylko ostrość, ale i pole widzenia i zdolność do oceny odległości, prawda? Ta jakby nasza jakość widzenia w warunkach zmierzchowych, wrażliwość na olśnienie, to jest to wszystko, o czym sobie niedawno mówiliśmy. Uwaga, czyli i podzielność tej uwagi, tak? Czyli ta szybka przerzutność, umiejętność przechodzenia pomiędzy bodźcami i działaniem i koncentracja, która pozwala na dłuższe wykonywanie tej samej czynności. Oczywiście czas reakcji, no to jest jeden oczywiście z najważniejszych czynników dla powstawania wypadków drogowych, tak? Bo to jest tak naprawdę czas odbioru bodźca, czas przyjęcia bodźca do świadomości, identyfikacja i w końcu reakcja na zdarzenia. Te częste najechania na tył, te stłuczki, no to właśnie bardzo często jest tak, że któryś właśnie element składowy tego czasu reakcji nam zawodzi. Funkcje intelektualne, które umożliwiają nam podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie, tak? I teraz zwróćcie uwagę, o czym kiedyś już mówiłam, że właśnie te procesy psychiczne, które uważa się za kluczowe dla prowadzenia pojazdu, które przekładają się na to, jak my się zachowujemy na drodze, to są właśnie te elementy, które badamy podczas badań psychologicznych dla kierowców. Przypadek? Nie sądzę. Na dzisiaj to wszystko, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Nie wiem, czy za tydzień, czy w tym szale przedświątecznym jeszcze zdążę przygotować dla Was jakiś fajny materiał, ale mam nadzieję, że się uda. Do usłyszenia.